Witam Was tutaj, cześć, cześć wzdłuż i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit i Green City oczywiście, żebym nie zapomniał, bo później będę mieć problem przy montowaniu odcinka. I tak, jak widzicie, mamy nasze piękne, wspaniałe miasto i dzisiaj wiem, czym się zajmiemy. Wiem, rzadko to mówię na początku odcinka, czym się zajmiemy, bo zazwyczaj tego nie wiem. Dziś się zajmiemy dwoma rzeczami, na pewno dwoma rzeczami, może i więcej. Po pierwsze dzielnicą przemysłową, po drugie dzielnicą biurową. Gdzie jedno i drugie wmontujemy w naszym mieście? Jeszcze tego nie wiem. Na pewno tutaj jest trochę spocikło. Ale tutaj... Nie no. Tutaj nie, bo tutaj już nie będziemy, bo teoretycznie jeszcze musimy zostawić miejsce, ale to w mieście od Snowfalla na lotnisko towarowe. Ale to miasto nie dożyje do tego, więc... Więc co tu już mówić? Zajmijmy się tym i owym. Tak, tu jest trochę miejsca, ale tutaj trochę innymi rzeczami. Nie, tutaj tym się nie zajmujemy, ponieważ to jest nowy mój projekt Pretac. Nad tutaj właśnie tym całym systemem tutaj to wszystko, aby tutaj to przebudować na nowy węzeł, bo to póki co jak dla mnie tak z tym rądkiem na dole, no to nie jest najlepszy pomysł, więc tutaj to jeszcze będzie się kręciło i kręciło, więc zajmiemy się całą resztą. Tak, jak możecie zauważyć, wybudowałem do końca już ten węzeł i oni tutaj korzystają z niego, pomijając ten mały, drobny problem, który jest tutaj, że tu cały czas ta woda jest i one po prostu, te pompy, wiecie zresztą jak działają pompy, nie muszę wam tego tłumaczyć. Ale ogólnie jak widzicie, całkiem nieźle tutaj będą z tego korzystać. Dalej, nie mamy przeciągnięcia dalej i tym się już za chwilę zajmiemy. Jak... Teraz eksploduje. Dlatego nie jesteśmy na bardzo wolnym czasie i dlatego zaczynamy od budowy przemysłu. Ponieważ nie mamy tego pojęcia, skąd się wziął aż taki duży popyt w naszym mieście na przemysł. Może tego, że tak dużo ludzi nagle przybyło do naszego miasta. To nawet miało sens, no bo dużo ich przyszło, naprawdę dużo ostatnio, ludzi się wprowadziło do naszego miasta, więc co za tym idzie, na pewno dużo ludzi też potrzebuje pracy. A skoro o pracy mowa, no to jest ten właśnie wskaźnik, co prawda mamy 6 stref, a tylko 3 wskaźniki, bo tak, to jest teoretycznie wskaźnik przemysłu, ale praktycznie to jest wskaźnik za miejsc pracy. Jest wskaźnik handlu i wskaźnik miejsc do pracy, ale mniejsza o tym, bo dzisiaj nie będziemy przecież o takich głupotach mówić. Dobra, dajmy tutaj średni pędzel, i abyście się już mogli budować. Proszę bardzo. Tak, bo z was tutaj mamy jeszcze jakieś tam zyski. Jakieś tam. I stąd sobie puścimy tutaj jeszcze jedną drogę. Boże, jest jakoś tak przekrzywione, mam nadzieję, że to nie skręca. Nie, chyba nie skręca. Chyba skręca. Nie wiem, dobra, zróbmy to proste, bo nie chcemy się tu już kręcić. Zróbmy to już takie. Dobra, nie, tutaj nie będziemy tego podłączać, świetnie. Tutaj się podłączyłeś i tutaj sobie dajmy, abyś się mógł budować. Proszę, bardzo do końca. Tak. Słuchaj, to jest dosyć kiepsko z komunikacją, ale mniejsza z tym. Mamy pożar lasów. Jakby ktoś... Tak, zacznijmy od tego. Byłem, nie wiem, czy tam ktoś z was wie, pamięta i takie tam... Na warsztatach w Lotnicy Warszawskiej. Powiedzmy. Miały być osoby z paradoksu, oczywiście ich się nie pojawiły, ale no to jest paradoks, tak, to tego nie zrozumiecie. Ale dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy. Jeszcze nie ma, czyli to jest ostrzeżenie pożar lasów, ale jeszcze go nie ma, tak? Bo nie, tutaj się nic nie pali. I dostałem informację od nich, że drzewo podobno może się palić, ale słuchajcie dalej. I podobno te drzewa, jak się już zapali, a to raczej na pewno nie będzie przechodzić z tego jednego drzewa na drugie drzewo pożar. Najlepszym przykładem tego, że to jest bójda, to jest to, że właśnie mamy... Albo było właśnie przed chwilą, był pożar lasów. Więc całkowicie obalam to... Nie, po prostu nie, naprawdę się trochę załamałem, bo pojechałem tam czegoś się dowiedzieć ciekawego. Właściwie to dowiedziałem się nic, a byłem dużo... Dużo więcej wiedziałem o tych gości, którzy próbowali mi coś wcisnąć, jakiś git. Ale mniejsza z tym. Swoją drogą, tak pomijawszy to wszystko, powoli ta dzielnica będzie już nam obumierać, ponieważ nam się tutaj ruda skończyła, ropa właściwie. Ale dobra, to za chwilę. Tak, mamy trochę tutaj rudy, bo dzisiaj bym nie chciał tylko biura, tylko też jakiś przemysł zacząć mocniejszy. Tutaj mamy teoretycznie takie tamte surowce. No a te laski to sobie tutaj już prowadzimy. Więc na pewno jeśli gdzieś jest dobry towar, to jest to tutaj. Tu mamy rudę. Żyzną glebę rolniczego. Akurat mamy w co jak co. W tym mieście jest naprawdę go, ponieważ jest bardzo mało obszarów rolniczych.
No, no trochę szkoda, że nie kupiliśmy tego przodu, bo to jest taka piękna ropa. Ale no dobra, nieważne. Przejdźmy sobie więc do robienia tego, ale żeby zająć się tym, pomijając to, że jest noc, trzeba tu wyrównać teren. I to niestety dosyć... Dosyć dużo ziemi trzeba będzie potrzebnego. No forcy to co innego akurat, to też, ale musimy tutaj po prostu to wyrównać, żeby to tak w miarę całkiem wyglądało. Tak, tu oczywiście się będzie nie broniła przed tym. O, ale mamy już rzeczywiście za mało ziemi. I tak, musimy sobie znaleźć nowe miejsca, skąd będziemy zabierać ziemię. Na razie może być to gdzieś tutaj, bo tutaj akurat nie ma też zbyt dużo nic. Oczywiście, że trzeba nie to później kręcić przy tym. No ale no, póki co możemy sobie zrobić tutaj. Są bardzo dużo forsów, będziemy przy tym tracić. Ale też zabieramy tam mniej więcej tam parę trochę tego. Tak, w ogóle popyt się nam zmniejszył już. Bo biura, tak, w ogóle biura to dużo rzeczy zbudowałem poza odcinkiem. Poczekaj, wam pokażę. O, tutaj, to może od tego zacznijmy w sumie. Bo tam to co i co, co jak co, ale i tak się będą budować. Natomiast tutaj faktycznie dobudowałem kawałek. I tak, tu mamy problem, bo tu jest nasze torowisko. Torowisko, po prostu pociągi se jadą. No i one se jadą tutaj, gdzie one se nie powinny jechać. Tak, tu mam jeszcze wieże i te wieże nie chcę trzeba zostawiać. Bo już jak raz jedną wyburzyłem, to później miałem problemy. No tak, to przerzucimy. To przeniesiemy. Wybórz, 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 wybórz. Tak, bo to są nasze te tory do tych tam dużych, co się ciągną. Jak ten pociąg tu puścimy do nich, to nie wiem teraz. Bo jeżeli wyburzymy tutaj to... Tu jest jakiś tunel. Czy z tego tunelu coś korzysta? Tak, 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 okej, okay, dobra. Dobra, nie, to jest ten pociąg. No to tym pociągiem się nie interesujemy. Dobra, zbudujmy najpierw tę dzielnicę. A później się zastanowimy. Na pauzie oczywiście, aby nie było problemów. Tak, swoją drogą tutaj jest ten węzeł jeszcze, ten tutaj, to, no ta droga. I my się nim tutaj zaraz zajmiemy, bo on tutaj będzie trochę inaczej teraz działać. Bo tak, tutaj tak jest dobrze, będzie to przejechać pod spodem, natomiast tutaj... jest parę rzeczy, które trzeba zmienić. Po pierwsze, tutaj ta droga ewidentnie bardzo mocno skręca. I tak, to trzeba wyburzyć. To trzeba konkretnie wyburzyć. I póki co to będzie sobie po prostu tutaj wjeżdżać gdzieś prosto. Ja to przebuduję, ale za chwilę. Chcę tylko, żeby to już działało, tak, w miarę. Więc wyłącz to. Po drugie, jakie strony tutaj mają z tym prądem? Jest kicha z prądem, dobra, rozumiem. To podłącz tutaj prąd. Tutaj wyrzuć druta. A, on tutaj się teoretycznie ten drut tutaj tak już ciągnie, ale... Ale nie. I stąd z kolei ten drut będzie sobie szedł tutaj bokiem, aby nam teraz kompletnie nie przeszkadzał. Tutaj jest nasza kolejka. To musimy iść obok niej. Tutaj do tego i tutaj się z tym podłączy. Dobra, to tak, teoretycznie to zrobiliśmy. Natomiast teraz ta gorsza część. Tu trzeba zrobić rondo. A ponieważ jesteśmy na pauzie, to nasze... Nie, na budżet mamy dosyć duży. Dobra. Tak, oczywiście mamy duże rondo, bo nie będę tutaj się cackać z jakimś czymś małym. Ale oczywiście byłoby dobrze, gdyby to nam tutaj ładnie weszło. To teraz tak. Po pierwsze musi ładnie wejść do tego. I teoretycznie, jeżeli byśmy zrobili jak najmniejszy odcinek drogowy, to by to nam weszło ładnie. Ale ponieważ zrobiliśmy... Nie dało się zrobić mniejszego. Czekaj, może teraz najmniejszy. To nam tutaj ładnie to weszło, bo właśnie chcę, żeby to tak ładnie dosyć weszło. Tutaj i tak już wszedłem na pewne ustępstwa co do tej drogi. No nie. Dobra, mniej więcej teraz więcej trzeba zrobić. Teraz trzeba zrobić to i o jeden więcej. Może teraz wejdzie? Poczekaj. Okej. Widzę, że to się to inaczej wyburza. Czekaj, poczekajcie, zapisywanie gry. Ale zapisywanie gry to mi dzisiaj tak wcięło. Tak, mamy prawie też 180 tysięcy ludzi, ale... Ale tym się nie będziemy zajmować. Dojść do 200 tysięcy to jest nasz cel i my do niego dojdziemy. Dobra, tak to się postawi, świetnie. Te dwa budynki zostały, tak ciekawie. I tak. Rondo, jak widzicie, jest całkiem... Bym powiedział obszerne. Teraz się zastanawiam, czy to aż takie duże my tu potrzebujemy. Ale nie, tu będzie duży ruch. Nie, no bo tak serio, szczerze, to po co nam masz takie... Czekaj, 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 a w ogóle to gdzie jest najbliższy węzeł autobusowy?
A, no dobra, to tak, to możemy w ten sposób podejść. Po środku po prostu sobie stawimy nasz magiczny, wiadomo co. Od której strony? Od tej strony może byśmy postawili. Poczekaj. To się robiło tak, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam niedawno to stawiałem, a nie, to jest, był jeden budynek wyglądający jak dwa, a to jeszcze lepsze. A, proszę bardzo, jak pięknie. Tutaj sobie to pięknie wejdzie. Tu wyłożymy sobie tą drogę oczywiście. Oczywiście. I tak, tu poczekaj. Tu sobie zrobimy zjazd. Zjaździk malutki. Już taki malutki, to nie wiem, bo taki podwójny dosyć. No ale to będzie zjaździk. Albo go nie będzie. Zawsze tu jest ten problem. No, to poczekaj. Poczekaj, bo tutaj teoretycznie mamy dosyć dużą dowolność, ale niestety tylko teoretycznie. Więc tak, pierwsze nie chcę, żeby tu się nic parkowało, po drugie byśmy wyłączyli to, ustawili to. Kurczę, ja dzisiaj już naprawdę co długo gadałem z City Scanner, bo musiałem się odstresować po tym, co usłyszałem na tych warsztatach, ale widzę, że i tak co miasto włączę nowe, to i tak jest na nowo wszystko trzeba ustawić. Dobra. Nie ma, nie, tak nie wejdziesz. Dobra, musimy zrobić jakoś tak, żeby ta droga stąd łaskawie wylazła. No, by tu nawet by wyszło, ale to nie jest to. O! Poczekaj. To już mnie bardziej satysfakcjonuje. A teraz tylko pytanie, bo musimy teraz zrobić to samo z drugiej strony. Czy mi tutaj to tak ładnie wejdzie? No nie, już tutaj będzie trochę trudniej. Dobra, to teraz tak, musimy zrobić to samo z tej strony. O, dobra, tutaj zrobione. I teraz po prostu tutaj wejdziesz, tutaj to zrobisz. Teoretycznie zrobione. Tak, w ogóle jeszcze nie zapomnijmy o tym, że my tutaj rozwaliliśmy tę trasę kolejową. Tak, nie możemy o tym zapomnieć. Tak, i tutaj teraz sobie pomyślałem, że trochę możemy zrobić inaczej. Bo ogólnie pomysł był, żeby zrobić tą drogę tak, jak ona tutaj wygląda. Całkiem pięknie, co nie? Ale jeżeli jest, jak sobie pomyślimy trochę bardziej logicznie, to niestety nie ma zbytnio sensu w tejże tutaj dzielnicy. A tak, tutaj będzie trochę więcej zamieszania, ale no dobra. Bo tutaj, jakbyśmy tak łączyli, to tutaj, no czy to nie miałoby aż tak dużo sensu? Po prostu byłoby lepiej, gdybyśmy zrobili większą drogę. Może po prostu tak to ujmę. Dobra, no i sobie więc zrobimy większą drogę. Oczywiście też nie jakoś tam strasznie dużo większą, ale po prostu większą. Dobra. Jak najdłuższy zjeździk. No tak, ale tutaj jest aż tyle miejsca, to czy tutaj wejdzie nam ten jeden... Nie, hula kula to nie. Bo ten... A może? Okay. Nie, też nie wejdzie. Czy tutaj wejdzie jakikolwiek większy park? No bo nie, to zrobimy to trochę krótsze. Żeby to było już takie do przyjęcia, ale też nie jakoś tam strasznie długie. Dobra, no i będziesz dojeżdżać sobie dotąd i tu później będziemy po prostu rozjazd na dwa standardowy. Czyli raz i tu będzie, no może być nawet w ten sposób, dwa. Dobra, to tak, to podłączone. Tutaj drogę sobie podciągniemy po prostu. O, dokładnie, tutaj sobie podciągniemy. Tutaj tak samo, o, no prawie mi się udało tutaj wymierzyć, gdzie to będzie. Prawie. I tutaj, poczekaj, to podłączy się. Podłączy się, że kurczę. Dobra, no prawie weszło. Ale jest ogólnie całkiem nieźle. No tak, tu będą nasze biura się budować, jak się budowały. Natomiast tutaj jest ta droga nasza, też taka ciekawa. Tu trzeba będzie zastosować takie trochę... zniekształcenie z rzeczywistości. Ponieważ tu jest ta autostrada, co nie? Wy ją oczywiście doskonale widzicie. My się nią zaraz zajmiemy, ale ona będzie też trochę inaczej jechać. Dobra. Tak, bo tu jest... Okej, czy tu jest droga? Nie, tu nie ma drogi. A w sumie byłaby dosyć dobra tutaj ta droga. Okej, poczekaj, zastanówmy się. Dobra, zróbmy tutaj tę drogę. Wyłóżmy jeszcze to. Boże, ja to wszystko rozwalam teraz. Dobra, już w raju, wszystko rozwalam. Nie, w ogóle to miałem taki pomysł, żeby rozwalić wszystkie miasta po tym, jak tutaj przywróciłem do domu. Ale stwierdziłem, nie, no dobra, bez przesady, bo musimy jeszcze dograć tutaj miasto. Znaczy wiem, że to po prostu bym mógł zapisywać save'a czy coś, ale... Ale stwierdziłem, nie, dobra. Dobra, wizjonerz, bez przesady. Wiemy wszyscy, że cię może trochę ponieść tutaj presja tego, co usłyszałeś, ale bez przesady.
Dobra, no i tak, dojedziesz sobie tutaj dotąd, to jest całkiem nieźle jeszcze. I teraz tak, tutaj będzie oczywiście też ten zakręt. I dojedziesz sobie tu. I tak, ponieważ tutaj jest mały problem z tą ulicą. Tak właściwie na niej jest jeden pas, to my tutaj ją przerobimy na taką zwykłą uliczkę, no, zwykłą jak zwykłą. I z niej będzie po prostu zjeździć tutaj. Będzie raz jeździk. I dwa tutaj wjeździk. Świetnie. Dobra, no i tak, to teoretycznie jest zrobione. Tutaj nie ma świateł, tu się zrobiły światła, tam nie ma świateł, świetnie. I tutaj teoretycznie już jest w miarę zrobione. Natomiast co tu jeszcze przydało, to jest oczywiście te pociągi. No i co do tych pociągów, to mamy parę opcji. Z czego tylko parę jest takich satysfakcjonujących, nie? Możemy teoretycznie puścić ten pociąg i to byłoby dosyć fajnym pomysłem. Tu, tędy. Obok tego tutaj tego. Poczekaj, tutaj jakby nam się udało złapać to. O, udało się. I przejechać tutaj, poczekaj. Tak, tutaj by to nawet całkiem zupełnie nieźle wyszło. Tutaj by zakręcił sobie. Poczekaj, wyłącz to. I tutaj pod tym. Nie, dobra, to już. Już chyba trochę przesadzam, ale. Ale jakby to jeszcze tutaj pod tym przejechał, to już w ogóle byłoby bosko. Tak nie za bardzo by chciał. Nawet się nie dziwię, żeby nie chciał, ale. Ale szkoda, bo to byłoby już w ogóle odjazd. A tutaj zbytnio nie chcę też przy tym kręcić. Dobra, to tak, nawet jeżeli dojedziesz dotąd, to tutaj to stąd będzie trochę inaczej jechać, tak? Nie będziesz teraz tutaj zakręcać, będziesz jechać tutaj po prostu stąd prosto. Na tyle i oczywiście ile można. Poczekaj, wyłącz to. No, wszystkie przyciągnięcia prawie w ogóle. Bo kątowe akurat się przydają. Najbardziej chyba z wszystkich. Tutaj trzeba będzie trochę podjechać do góry. I oczywiście, jak możecie się domyślać, będziemy tu musieli jakoś skręcić. Okej. Okay. Okej, okay, bo wchodziłeś tutaj nawet. Właśnie. Dobra, wlazło. Świetnie. I teraz tak, tu pod tym trzeba byłoby już skręcić. Dobra, dotąd. I tu później... Aha, tu już jest według niego na ziemi, dobra. Dobra, ale to nieważne. Dobra, jeszcze raz. Zróbmy, że tutaj skręcasz. Jeszcze cały czas jest źle. Zejdź o jeden w dół po prostu. Dobra. No, wyłóżmy na razie to. Tutaj nie będzie się teraz chciał to w ogóle za żadne grzechy wybudować. Tutaj później przejdziesz sobie dołem i dojedziesz do tego toru, jeżeli by mi się udało. Tak, tylko ten tunel po prostu trochę całkowicie przestawiliśmy. Żeby on tutaj skręcał i tutaj po prostu do tego dojeżdżał, a ty stąd tu będziesz się po prostu z tym łączyć i tutaj tymi zygzaczkami dojeżdżać. Dobra, jak możecie pamiętać, my się dzisiaj zajmujemy oczywiście przemysłem, a nie czymś takim. Znaczy to są biura, czyli w sumie na jedno wychodzi. Czyli w dobrym kierunku idziemy. Dobra, dobrze, że zawsze potrafię się wytłumaczyć przez sobą. Dobra, tutaj dojeżdżasz i teoretycznie jesteśmy zdobieni. Zróbmy play, jeżeli coś będzie nie tak, to zaraz nam wyskoczy jakiś po prostu błąd. Ale póki co nie widzę zbyt dużo jakichś problemów. Tak, tylko tutaj rozwaliliśmy trochę dzielnicy, to akurat trzeba było zrobić, tak? Żeby tutaj się dalej budowały te biura. Mamy teraz tutaj ten węzeł, co prawda na środku, ale na niego nic nie dojeżdża. Właśnie, tutaj do niego. Ogólnie w tej dzielnicy będzie kiedyś jeszcze jeździć kolej jedynowa, metro i takie tam. Na razie tylko jej nie ma nic. Właściwie tutaj komunikacji, w tym mieście to rzeczywiście nie ma żadnej komunikacji. Ale to nas nie interesuje, mają schron jakby coś, tak? To jest już całkiem nieźle. Swoją, dokąd jeździ ten autobusik? Tak zbytnio to on tutaj nie jeździ. Czy on ma tu jakiś przystanek? Ma tu przystanek, świetnie. Pójdź go tutaj jeszcze do tej dzielnicy. Nie, autostradą to nie będzie tutaj wracać, na pewno nie. Autostrada to może być już wyburzona wtedy. Tutaj. I tutaj. Tak, teraz będzie trochę lepiej. Będziesz trochę więcej ludzi zgarniać. Dobra, ale wracając do meritum. Czyli do tej jeszcze rzędrogi. Ta rzędroga
będzie miała też tu swój taki wjaźnik jakiś. I tak, tutaj teoretycznie mamy tą drogę. I tu będzie most, ale on będzie w innym miejscu niż to teraz tutaj pokazuje. Więc to na razie nas nie interesuje. Na pewno będzie wyjazd stąd, tu. I teraz się zastanowiłem, że w sumie jakby tutaj wyglądało to w ten sposób, to nie byłoby aż takie złe, bo jak teraz będę tutaj kręcić to co teraz mam pomysł, to nawet może i dobrze wejdzie. Teraz tak, ty będziesz dojrzeć... Nie no, to bez przesady. Tym to już w ogóle rozwaliłem wszystko. Będziesz tutaj dojrzeć sobie tak tutaj, o dokładnie. I stąd, ponieważ jest tylko jeden pas będzie wyjeżdżać, to będziesz sobie dojrzeć jakoś tutaj dotąd. I później tutaj po prostu będziesz wyjeżdżać tak podwójnie. Okej. Okej, dobra, widzę, że tutaj tak trochę inaczej tak chcę wejść. Tak, zróbmy to więc w ten sposób. Stąd trzeba zrobić krętą. O, dokładnie w ten sposób. I stąd będziesz jechać i tu się na przykład gdzieś łączyć, powiedzmy. Tutaj będzie właśnie ta nasza autostrada. Ona tam też sobie później jeszcze zmieni ten swój wygląd i bieg i takie tam. I rzeczywistość. Tak, tutaj się bardzo dużo tych dróg wolnego będzie rozjeżdżać, ale to mniejsza z tym. Tutaj będzie skręcać, będziesz musisz jakieś skręcić. Ale zanim to i owo, tutaj będziesz musiał jakoś skręcić. To ty tutaj sobie dojedziesz tu. Tak, bo ja tutaj nie przewiduję jakiegoś dużego ruchu, to nawet możemy sobie zrobić tutaj w ten sposób. Daj tutaj tą drogę teraz. O, dokładnie. I ty tutaj to swoje coś. Dobra. Trzeba zrobić więcej tutaj miejsca. Stąd poczekaj. Tak. Dobra, no i tam zaraz dojedziesz. Świetnie. I teraz tak. Ty dojedziesz tutaj. Ty dojedziesz tutaj. Tutaj się to łączy. Teraz tak. Tu by się przydały 4 pasy. I tu wiem właśnie jest zawsze problem z tym węzłem. Jak gdziekolwiek tu kurde chcę wstawić 4 pasy, to od razu spiję. Dlatego... no niestety nie będzie tutaj 4 pasów, tak? Tutaj... będą max 2. No i to jakoś tak będzie tutaj wyglądać. Tu będą też 2. Tu będą się to jakoś tam rozjeżdżać, tak? No, ogólnie nie jest aż tak źle. Czekaj. Tak? Nie, podłączmy już to od razu. Stąd to wywal tutaj, bo ten zakręt to w ogóle był tutaj... najgorszy, jeden z gorszych połączy tutaj, jakie mogliśmy zrobić. Czekaj, to nie, to sobie zrobimy stąd. Czekaj, jeszcze raz. Sobie zrobimy tutaj, stąd. I teraz, kurde. Muszę tutaj zrobić jedną rzecz. Chwila. Muszę wcisnąć też na telewizor, żeby teraz się wyłączy. Włącz, kliknij, świetnie. I mogę wracać. Teraz mieliście tragiczny dźwięk, ale wybaczcie, takie niestety życie. Dobra, jest 23 minuta odcinka, ja włączam play. I trochę nam tutaj to się oczywiście zejdzie. Naszego tutaj tego to. No ale oczywiście nie jakoś też tam strasznie dużo, no dobra. Zawsze lepiej niż nic. Tak, tutaj sobie przyciągnijmy tą drogę tutaj dużą, nad tym już nikt będzie jechać nawet dotąd. A tam później po prostu będzie sobie wjeżdżać autostrada i będzie git. Bo tutaj to tak naprawdę nie potrzebujemy aż tak dużo, co nie? Swoją drogą w sumie nie musimy aż tej dużej drogi tak tutaj wstawiać. Możemy po prostu zrobić to w ten sposób. I będą mieli pasy jak będą chcieli. Oczywiście tutaj teraz to jest slow motion w ogóle włączone jakieś. Ale dzięki takiemu zastosowaniowi sądzę, że będą mogli tutaj z tego korzystać idealnie. Wedle swoich potrzeb też w sumie. Dobra, no jak widzimy tutaj te rondo w sumie wbrew pozorom na dłuższą metę się może jakoś tam bardziej przyda. Tak, miejmy nadzieję tylko, że tutaj nie będzie problemów z tym, że tutaj to się wszystko krzyżuje, co nie? Nie będę jakiś dziwny głupot wymyślać. Ale przy okazji mogą tutaj się pomiędzy sobą przejeżdżać i skręcać. Czekaj, co? Aha, tu jest w kierunku postawione. Dobra. Dobra, teraz będzie lepiej działać. Tak się zastanawiam, co oni tam chcą jechać do tej dzielnicy, przecież to... przecież tam... Dobra, to teraz teoretycznie będzie to trochę lepiej działać. Możemy po prostu przejechać do samochody tutaj jeszcze jedną zygzakiem i będzie lepiej. Dobra, tak, dalej. Tym czymś się zajmiemy później, musimy wrócić do tego oczywiście.
Po prostu mamy bardzo dużo ziemi. Chcielibyśmy coś teraz znowu wysokiego wybudować. Albo nie, coś właściwie to właśnie to chyba niskiego. Aby móc znowu tutaj tyle tej ziemi. Tyle tej ziemi, co wzięliśmy. To jest aż straszne. Dobra. Potrzebujemy. Teraz jeszcze tak bardzo jakoś to wolno idzie. O, teraz trochę przyspieszyło. No nie wiem. Chyba najlepiej to idzie na dole, jak się kręci po prostu. Czy najlepiej to jak po prostu zaczyna się od jakiegoś nowego miejsca, wtedy rzeczywiście można po prostu widać większy progres, ale tak czy siak. To nie jest jakaś prędkość światła. Idzie i nie dojdzie. Dobra. W takim wypadku spróbujmy sobie dalej tutaj zabić, czyli stąd bierzemy i tutaj jedziemy. O. Tak, tak to bym chciał zrobić. Dobra, świetnie. Idzie całkiem nieźle, nie schodzi nam aż tak dużo tej ziemi, to bardzo dobrze. Bo to jest najgorsze. Tak, tutaj przy okazji są już tory, więc to też jest lepiej. Dobra. I jeszcze za mało ziemi. Swoją drogą, czekaj, czy jeżeli nie, tutaj byśmy nie kręcili, ale tutaj byśmy zrobili jakiś wielki dziurę, to będzie rzeczywiście ziemia się pojawiać, tylko będziemy tracić forsy. Bo musimy skądś tą ziemię rzeczywiście kurczą wyciągnąć. Tam trochę już tego jest, ale dobra. Dobra, już róbmy sobie tutaj. Tego w najwyżej tutaj coś zrobimy, jakąś dzielnicę na dole czy coś, nie wiem. Nie wiem, nie mam pomysłów co. Skąd, bo tu rzeczywiście z tą ziemią jest trochę problem. Właśnie to jest ten problem. Jak z tym kształtowaniem terenu. Dobra. No, powoli tak sobie schodzimy w dół, ale... Ale to nie to. To nie to, co się normalnie robi. Dobra. Jeszcze. Dobrze, no sobie wybaczcie, że tutaj muszę teraz was z tym zamęczać, ale... Forza tam się skończy. Ale takie życie niestety. Tak, swoją drogą widzę, że tej dzielnicy tutaj się nie zrobimy. Bo nie mamy forsy. A teraz nam się po prostu forsa skończy. Nawet nie to, że ziemia, po prostu forsa się skończy. No. O Boże. A tego nie przewidziałem akurat, powiem szczerze. Przyznam się szczerze. Tego nie przewidziałem, że forsa może nam zniknąć. Bo wiedziałem, że będzie wszystko znikać, ale forsa? Nie mów mi tylko, że znowu ziemi jeszcze zabraknie, bo to już by mnie trochę zdenerwowało. Brak funduszy, dobra. Ale jest już całkiem nieźle, musimy tylko poczekać jeszcze na dzień. Dobra, słuchaj, jak tutaj z tą rakietą? A nie, dobra, przygotowuje się rakieta, w sensie jest na razie konstruowanie, bo się z tym coś trochę przywiesiło. Ale chyba się... Słuchaj, ile tutaj ludzi z takiego pociągu korzysta? Bo tu chyba jeden nam puścimy, tak? Jeden. A tam parę osób sobie jeździ. Dobra, tak, tutaj widzę, że całkiem nieźle jest. Dobra, widzę, nie, no, rzeczywiście, jest naprawdę całkiem nieźle. To jest przecież dobrze ta droga. Czemu jak wy jedziecie kudę tutaj, to jedziecie z gzakiem? To nie ma sensu. City Skylines nie ma sensu, to bym powiedział po prostu. Why? Czemu? No ma. Ale to byśmy zrobili, ktoś by był 4 pasy, to pomoże im. Czekaj. Nie, jak to zrobić, żeby tyle dobrze tutaj wyszło później z tym węzłem. No, chyba tak wejdzie dobrze. Nie, to, a to ulepsz. No ma, no trochę prądu rozwalisz, ale dobra, już nieważne. Nieważne, grunt, żeby to działało po prostu. Dobra. Chyba będzie działać. Co, nie mogę nawet zrobić żadnych stopów, ciekawe czemu. Akurat to jest ciekawe, czemu to nie ma żadnych stopów. Może dlatego, że wszystkie drogi ładnie się rozjeżdżają, czy co? O, jest! Chyba nie mogli tutaj wjechać na ten pas. Ale jaja. Dobra, Cities, bo tutaj widzę, że już masz jakieś trochę odjazdy. Tak, forsa zaczyna się powoli zgadzać. A i handel chce się budować. To naprawdę ciekawa rzecz. To naprawdę jest ciekawe. Dobra, tutaj wyrównaj te dziury, żeby mnie tutaj nie denerwowało.
I teraz po prostu przelecimy sobie tym narzędziem, aby to wyrównało tutaj to wszystko. Oczywiście tym się najdłużej kręci, bo to narzędzie nie zna czegoś takiego jak człowieku się spieszy. Tutaj się nigdy nie spieszy po temu. Dobra, no ale najważniejsze to jest, że to działa. To jest tak trochę właśnie irytujące, bo to jest jedna z właśnie z bardziej działających narzędzi, ale z niego się mało kiedy korzysta, ponieważ no, jak widzicie, bardzo irytujące jest po prostu. Dobra, ale tak. To jest ważne i co bym na pewno dzisiaj chciał zrobić, to jest właśnie przesunięcie. To zrobienie jest tej drogi tutaj. To jest na pewno jedna z tych rzeczy. Więc aby tutaj to zrobić, musimy zrobić najpierw coś takiego. I poustawiać tutaj tę całą moją pompownię w innym miejscu. To niestety jest pewne, że musimy to teraz zrobić. I tak, pierwsze zaraz wam tutaj pociągniemy prąd. Po drugie, czemu tutaj nie ma żadnych właściwości włączonych? Dobra, daj tutaj jeszcze drugi przenieść. Daj jeszcze z jeden, to będziemy mogli już tutaj prosić, po prostu ustawiać. Prąd to sobie pociągniemy blisko, mam naprzeciwko po prostu. Dobra, tutaj to postaw i stąd będzie jechać proste, to będzie się łączyć z każdym. I tutaj od was będzie po prostu z tym podłączenie. A co do prądu, no nie podłączyliście się niestety, więc trzeba pociągnąć kubel. Okej. To wie, że tutaj bardzo fajnie wchodzi, więc... W sensie, bardzo tutaj fajnie, że jest, więc nie chciałem jej zbytnio dość wyburzać. Dobra, zrobimy to już sobie... normalnie... na łoma. Ale dobra. Okej, minus 1000 ludzi. Czemu? Zaraz, czekaj. Co jest nie tak w mieście? Ta woda? No bez przesady, no już woda jest. Ja nie mogę. Dobra, dajmy tutaj jeszcze to. Tak, tu trzeba jeszcze ten teren ustawić. Zaraz będzie... Tak, bo teoretycznie tutaj one pompowały z tych dwóch wód. Dobra. Ale dobra. Powiedzmy, że nie będzie problemu. Dobra, to się wyrównało. Teraz trzeba przenieść jeszcze pozostałe wszystkie. No teoretycznie mamy minus 1000 ludzi. Nie wiem od czego, bo podatki mają kiepskie. I bym powiedział, że raczej nie mają na co marudzić, ale rzeczywiście naprawdę mnie nie lubią i się wprowadzają w dużych ilościach. Tak, może jest jakaś duża umieralność, czy co? Korzystanie cmentarzy, no tak. Nie no, wszędzie jest całkiem nieźle z tymi krematoriami, jeżeli już jest jakiś ranny. Tak, tutaj może rzeczywiście jest trochę gorzej z tymi, ale no, bez przesady. Tak, tu się jakiś kolek zrobił. Chyba nawet przez kogo. Tak. Tutaj te bombaje to nie jest najlepsze rozwiązanie. A, bo ja tu jeszcze zrobiłem na odwrót ten węzeł pod spodem i dlatego też tutaj wygląda. No, dobra. To akurat też nie mam na to po prostu mówić nic. Bo tu po prostu się źle to zrobiło i tyle. Tak, ale zobaczcie, jedę sobie po mieście. I gdziekolwiek widzę dzielnicę mieszkalną, to nie widzę jakiegokolwiek problemu. I to mnie martwi. Dzieci, ludzie znikają. No nie wiem. Jakikolwiek też popyt pojawia, to od razu jest zużywany. To też jest dobre. Dobra, wróćmy może po prostu do tych wodociągów. Wody mają pod dostatkiem, więc też nie powinienem na to mówić. Tutaj przyciągnij. To też. Zacząłem jeszcze od tej złej strony. Jak na mnie przystało, to jeszcze od tej strony, której rzeczywiście faktycznie nie trzeba było zabierać. Tak, tam też trochę forsu utopimy. Dobra. Będą jeszcze w odstępach od siebie. Nie. Ich tu na pewno nie będzie później. Ja to już wiem. Ale po prostu na razie tutaj ich przestawiam, bo wiem, że tutaj na pewno żadnej drogi nie będzie. O, jeszcze... Nie, no, to jest rzeczywiście dobre, że nie robiłem to. Teraz nie mają prądu. Teraz po prostu wszystko padną teraz te. Ja kurde nie mogę po prostu. Gdzie tu masz kurde to miejsce zajęte? Nie ma zutu, po prostu postaw tutaj. Dobra. Brakuje wam prądu, musimy was szybciej przestawić, bo jeszcze bardziej się ludzie będą uciekać z mojego miasta. Tak, co sobie coś. Coś jest nie tak. Coś jest naprawdę nie tak. Żeby oni aż tak się tutaj uciekali z mojego miasta.
Popyt się pojawia, co prawda, ale oni uciekają. I to w strasznym tempie. No, ale nie wiem. Nie wiem, czemu tak wy uciekacie. Wiem tyle, że tego ludzi to mogę usunąć. Ale czemu wy tak uciekacie? Kurde, no. No kurde, no nie wiem, no. Co on takiego niby zrobiłem? Halo. Ludność, moje miasto. Co się, kurde, tu dzieje, że aż tak mi tu chcecie uciekać? Nie widzę żadnych złych buziek. Jest po prostu, wszyscy są happy. Ten po prostu problem dla zmarłego. Ale ogólnie to wszyscy są przeszczęśliwi. Czemu więc mamy taki duży zjazd ludzi? Mogę zrobić tylko tyle. Ale to i tak raczej was nie uratuje. No nie wiem, słynego widzę, że tutaj ta woda to płynie do tego wprost. Okej, co jest z wodą? Nie, woda jest dobrze. Prąd jest zacnie, ale prąd chyba już wyzerowałem na dzień i noc, tak? Norma. No to nie wiem. No nie wiem, powiem szczerze, no nie wiem, co się wydarzyło. Wracając do tego, które buduję już naprawdę bardzo długo. Czyli ten most. Czekaj. Wyłącz po prostu siatkę. Będzie prościej. Tu sobie zrobimy ten mostek. Tak, swojego, jakby się tutaj udało, poczekaj. Znaczy wątpię, ale jakby się udało zrobić te dwa mosty. Znaczy najlepiej to byłoby był jeden, tak? Ale jeden to niestety nie uda się tutaj. Ale na dwa. Na dwa by się udało. Tylko tam to jest trochę przynisko. Z tego co ja tu widzę, to wy jesteście po prostu tutaj trochę przynisko. Bo względem tego drugiego brzegu, który jest trochę wyżej, po prostu może obniżmy ten brzeg. Tak. On to jest też dosyć wysoko. W ogóle postawiony. Znaczy... On tutaj właśnie tak jest trochę sztucznie postawiony też wysoko. Znaczy ogólnie tutaj to tak rzeczywiście może tak wygląda i takie tam, ale... Ale nie. Ale my to obniżmy. O, wow, kurczę. No dobra, dosyć dużo obniżamy, ale tak czy siak. Te teory tutaj są głównym wyznacznikiem, a te teory, no wiecie, stały tak postawione i co, teraz ma to wszystko tak wyglądać bez względem tych torów? No właśnie ja też tak sądzę, że raczej nie. No ma nie. Aha, czyli tutaj było już dobrze, bo to się obniżało. No dobra. Tutaj, znieść. No tutaj to tego nie zmienimy, tak? Tutaj to trzeba będzie to zrobić po prostu. Wyrównać do tego, co jest za granicą. Ale ogólnie powinno teraz być tutaj trochę lepiej. Spróbujmy jeszcze raz. Włącz siatkę. Ciach. Zbyt duża wysokość, co? Ja tu po prostu trzeba zbić proste, bo jakieś ma problemy. No. Poczekaj. Wyłącz jednak tą siatkę, bo widzę, że jakiś jest problem. Poczekaj. Tu zrobimy sobie... Tu musi być... Nie, zróbmy dotąd. Stąd pociągnijmy sobie tam jakoś dalej. Dobra. Później sobie będziemy ciągnąć tutaj... Tutaj. No i powiedzmy na razie dotąd. Okej. Okay. Dobra, no to jest całkiem nieźle. Natomiast tutaj to po prostu będzie gwiazd góra. Póki co. Nie, no po prostu byłoby tutaj to się kończyło w tym miejscu. Ale dobra, zajmijmy się tym tutaj, co jest ważne, czyli tym mostem. Czy teraz łaskawie by to logicznie w miarę wyszło? Czekaj. Co? Teraz przez to, że jest to nisko tam, to tam jest problem, a nie tutaj. O, nie mogę. Ja nie mogę, CD Scanners. No, z jest 39 minuta odcinka, o bo... To jest dopiero tragedia. Dobra, kończymy więc w takim wypadku ten odcinek. Pociągnijmy tutaj tą autostradę już. Bo, nie no, no tego się nie spodziewałem. Bo, przyznam się wam szczerze, tego się naprawdę nie spodziewałem, że... CD Scanners, weźcie się ode mnie, oczcie. Kolego nie zrobił, jest problem. Tak źle, tak niedobrze. W ogóle to tutaj jak dobrze ci jest. Dobra, w takim wypadku zrobimy sobie tutaj, poczekaj. Tu będzie jechać sobie prosto to. Wyłącz linie pomocnicze. Dobra. Stąd zrobimy sobie jeden długi. Okej, no wejdzie to tutaj dobrze czy nie? No, wejdzie.
A tu już są dwa, to nie. I dotąd dojedziesz, świetnie. No i stąd będzie już tutaj zjazd w dół. Co jest? Czy jakiś masz problem? Już tutaj to zrobiłem normalnie. A, bo tutaj to tak rzeczywiście jest wiesz. Okej, dobra, poczekaj. Nie, no po prostu tutaj jest to źle zrobione i tyle. Dobra, to tak, tu zrób jeszcze do góry. Raz, dwa. I teraz może wejdzie. No. Teraz to zaczyna już tutaj mówić normalnie. Świetnie. O, teraz jest dobrze. Tylko tak, teraz z drugą stronę będzie większy problem. Bo aby zrobić... A nie, po prostu to będzie po tej stronie już. Dobra, dobra, nieważne. Teraz tak. Tutaj czy to mi wejdzie? Wejdzie, świetnie. Tu ten długi. No powiedzmy na taką wysokość. I tutaj zejdziesz. Dobra, to jest zrobione. Tam można oficjalnie powiedzieć, że to zrobiliśmy. No tutaj jest taki zygzaczek do góry, do dołu. Ale tym to akurat już tego się nie da się zbytnio z tym powalczyć. No a to zróbmy. Poczekaj, tutaj tą ziemię byśmy ustawili tam na dole. O, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Ciach, 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 ciach. I tutaj, i tu, i tu, i tu, i tu, dobra. I teraz tak. Nie możemy tego burzyć. Zaraz nam tutaj po prostu wyrzuci to torowisko i będzie w ogóle problem. Dobra, zróbmy to po prostu tak. Jak nam wyburzyłoby tutaj te tory, to byłby dopiero problem. No, a czy ktoś ktokolwiek z tego korzystał? Okej, korzystali. No dobra. Czyli teraz trzeba będzie tutaj zwrócić im. Dobra, dobra, ale to za chwilę. Dawaj, 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 dotąd wyburz. Pokaż mi jak to jest z tym. Okej, czyli bardziej to jest po tej stronie niż po tej. Tutaj tak właściwie tego prawie w ogóle nie ma. Więc najlepiej jakby ta obsada była tutaj i jechała sobie wzdłuż tego. W sumie to nawet by całkiem zacnie wyglądało. Jakby to ma to zapuścić tu. Tak, na was to sobie tak zrobimy. Będzie jechać wzdłuż tego wału. Czyli to też trzeba wyburzyć. I tutaj ten tunel też trzeba mi trochę przekręcić. No dobra. Miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś tutaj teraz. To w miarę wejdzie. Ale tu sobie zrobimy już, aby to byśmy widzieli mniej więcej jak to będzie wyglądać. Dobra. Tutaj. Nie, czekaj, czekaj. Po pierwsze trzeba tu wyrównać teren wzdłuż tego. Teraz będzie wtedy można tutaj w miarę tutaj już kręcić. Dobra. To zrobione. Kurczę, coś mi cwędzi w nosie. Prosta, prosta jest. Wyrównany niby ten teren jest. Dobra. W takim wypadku sobie zróbmy tutaj więcej miejsca. W drugim kierunku. Czy po środku jakieś miejsce na ekstra coś? Nie wiem, na jakąś kolej jednoszynową. W sumie możemy zostawić miejsce na kolej jednoszynową po środku nawet. No, pokażę jak tutaj jesteśmy. No i tak jest całkiem nieźle, widzę, że tutaj wchodzicie. A nie, w sumie czekaj, to musi być trochę dalej od tej drogi. W sensie... Tak, zostawmy z tyle miejsca, bo tam będziemy musieli jeszcze zrobić zjazdzik. Zjazd przecież z tej autostrady. No tak. Dobra. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Nie to, to. Dobra, i tak będzie tutaj dosyć dużo miejsca własnego. Teraz tak, czemu tutaj... Tu już jakoś trochę weszliśmy w to. Już się ono zaczęło tutaj buntować, tak? Świetnie. Dobra, w takim wypadku tu trzeba wyburzyć i postawić jeszcze raz, ale to już będzie prostsze. Dawaj, tutaj to wybuduj. Jeszcze muszę stąd fala dla was nabrać. Tutaj stąd. Wejdzie tutaj to? To chyba byłoby to. Dobra. To tutaj i to stąd. Tutaj. Nie jest oczywiście źle, bo jest na bo jest to... Dobra, to wybórz. I teraz tak. To jest dosyć lekko podniesione, świetnie. Świetnie, wspaniale. Co ja tam mam mówić? Świetnie, wspaniale. To dopiero ładnie brzmi. Wygląda pani się jak wspaniale. I stąd będzie zakręt. O, dokładnie. I tak samo będzie tutaj. Okej, nie, nie. Tu trudno się połapać, kiedy jest dobrze, ale dobra. I teraz tak. Jak mam być
Czekaj, bo to rzeczywiście ten most trochę zjeżdża w dół. Ale ponieważ mamy już zdobyte dwa, możemy bardziej tym tutaj kręcić. Tak, one tutaj obydwa są w powietrzu, to ewidentnie widzicie, co nie? No dokładnie, i tego byśmy chcieli zaradzić. Mamy oczywiście 45 minutę odcinka, więc ja prawdopodobnie to dokończę już poza odcinkiem, ale tutaj zróbmy ile można do 50 minut odcinka, wiem. To jest już naprawdę masakra, to już jest wyższa szkoła jazdy, żeby tak długi odcinek tutaj nagrać i jeszcze nie chcieć kończyć. Ale takie życie jak wam wiecie. Takie życie. I stąd teraz spróbujmy to podłączyć. Zobaczmy, czy teraz wyjdzie to trochę lepiej. I tak chce być w powietrzu. Kurczę. Może tego, że to jest w powietrzu. Może gdybyśmy to wyrównali tutaj do ziemi, to by to wyglądało lepiej. Poczekaj, w takim wypadku to obniż. Tutaj daj prostą. I teraz zrób to. Dawaj. Tu i tak idzie do góry. Kurde. Kurczę. Ale tutaj w sumie to już niech to idzie do góry. Dobra. Dobra, to możemy zostawić w sumie, bo tutaj to już jest całkiem nieźle i tak. A tutaj i tak przecież to jest w powietrzu, tam ta część jest, więc... Nie, to ustawienia. Kurczę. Źle się wbudowało. I teraz tak, to wybórz. Tutaj postaw. Tu będzie to zjeżdżać już tutaj, gdzie jest ten kawałek prosty, ale na razie tutaj po prostu to tak sobie zrobimy. I tutaj poczekaj. Czekaj. Wejdź tutaj właśnie. Wejdziesz. Dobra, całkiem ładnie zjeżdżasz. I ciąg dalszy nastąpi. Będziecie mieli po prostu jakiegoś tam time-lapse'a. Zrobię tu już po prostu autostradę na przyszłość. Tutaj. Nie, tutaj. I tutaj to już będzie na razie tam nie będziemy kręcić. Ale oczywiście, jak możecie pamiętać, tu będzie CPL. Poczekajcie. Dobra, tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli odcinek wam się podobał, możecie zadać łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowy, możecie kliknąć subskrybuj i ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, dzisiaj to głównie to zrobiliśmy, ale nie działające, bo jeszcze nie ma żadnych technicznych autobusów. Tym się zajmę w krótkiej przerwie. Cześć!